Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś wracamy do serii Zbrodnia po polsku, w której poruszę bardzo zaskakującą sprawę z województwa zachodniopomorskiego. Przerażająca zbrodnia miała mieć miejsce w 2002 roku, w związku z którą 15 lat później w mediach pojawiły się wzmianki o polskich kanibalach. Śledztwo w tej sprawie, a potem proces, wzbudziły wiele kontrowersji. Czy naprawdę doszło do zabójstwa i zjedzenia człowieka? Jak w ogóle informacje o tej zbrodni wyszły na jaw? I czy zapadły jakieś wyroki? Ta sprawa to też rozważenia na temat, czy jeśli nie ma ciała, to czy można kogoś skazać za zbrodnię? Przedstawię Wam wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Wnioski do wyciągnięcia zostawiam już Wam. Zachęcam też do subskrypcji podcastu i włączenia powiadomień. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Województwo zachodniopomorskie znajduje się w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jest to najdalej wysunięte na zachód województwo w Polsce, a siedzibą jego władz jest Szczecin. Około 80 km od Szczecina, na południowy wschód, znajduje się Choszczno. Miasto, które bardzo często pojawiało się w nagłówkach opisujących dzisiejszą sprawę. Warto jednak zaznaczyć, że było to uproszczenie, bo zbrodnia miała miejsce gdzie indziej, w dużo mniejszej miejscowości. Natomiast pewnie, żeby łatwiej było zlokalizować okolice, w których wydarzyła się ta zbrodnia, w nagłówkach określano, że jest to sprawa kanibali spod Choszczna. Historia ta budzi wiele kontrowersji, bo od czasów II wojny światowej to pierwszy proces, w którym prokuratura postawiła zarzut kanibalizmu, który w polskim kodeksie karnym występuje pod hasłem zbezczeszczenia zwłok, za które grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Jednak szokujący jest nie tylko aspekt kwalifikacji tej zbrodni, ale też to, że nigdy nie odnaleziono szczątków ofiary. Jak zatem doszło do tego, że rozpoczęło się śledztwo? I czy 5 mężczyzn faktycznie dokonało tej szokującej zbrodni? W tej sprawie pojawia się wiele zastanawiających kwestii, a do tego jest to dosyć zagmatwana historia. Choć obecnie wyroki, które zapadły, są nieprawomocne, to jednak uznałam, że chciałabym Wam ją opowiedzieć. Bo przyznam, że sama tutaj mam wiele wątpliwości i jestem ciekawa, co Wy będziecie sądzić o tym, o czym Wam dzisiaj opowiem. Zastanawiałam się, od którego momentu powinnam zacząć opowiadanie o tej sprawie i uznałam, że najlepiej będzie, gdy zaczniemy od momentu, w którym wszystko wyszło na jaw, gdy właściwie potem rozpoczęło się śledztwo. Bo stało się to raptem 5 lat temu, mimo że, tak jak już wspominałam, do zbrodni miało dojść w 2002 roku. A zatem, jak śledczy dowiedzieli się o tej tajemniczej i budzącej odrazy sprawie? Wszystko zaczęło się od maila. Tak zwana sprawa kanibali spod Choszczna ujrzała światło dzienne w 2017 roku, gdy policjanci z Komendy Policji w Choszcznie przeczytali bardzo zagadkowy e-mail, który przyszedł na adres mailowy komendy, a jego treść wprawiła w zdumienie wszystkich funkcjonariuszy. Bo nie wiadomo było, co o nim sądzić. Czy to jakiś głupi żart, czy opis przerażającej zbrodni. Po zastanowieniu policjanci uznali jednak, że należy tę sprawę potraktować poważnie i zweryfikować, czy tajemniczy nadawca opisał prawdziwe wydarzenia. Mail zawierał dokładny opis zbrodni popełnionej w tamtym momencie 15 lat wcześniej nad jeziorem Osiek w miejscowości Ługi.
Jak już wcześniej wyjaśniałam, miejscowość ta znajduje się niedaleko Choszczna. Dlatego też prawdopodobnie nadawca postanowił wysłać maila do policjantów z komendy znajdującej się w tym mieście. Ważną informacją, która też sprawiła, że tego maila potraktowano bardzo poważnie, było to, że zawierał nazwiska 5 sprawców tej makabrycznej zbrodni, w wyniku której rzekomo miał zginąć mężczyzna. Do tego jego ciało miało zostać upieczone przez sprawców na ognisku i częściowo zjedzone. Choć wstępnie nadawca był podany, miał być to jeden z wymienionych kanibali w treści tej wiadomości, Zbigniew. To jednak wkrótce okazało się, że nie było to możliwe. Dlaczego? Do tego wrócimy za chwilę. Na razie przyjmijmy, że to on był nadawcą tej wiadomości. W mailu napisał, że pozostałymi sprawcami tego przestępstwa byli jego koledzy, czyli Robert, Janusz, Sylwester oraz Rafał. Jednak tutaj pojawia się ważne pytanie. Kim był mężczyzna, który zginął? Tego Zbigniew już nie określił. Według nadawcy do zbrodni doszło pewnego wieczoru pomiędzy lipcem a październikiem 2002 roku. Dokładnej daty tego zdarzenia nigdy nie udało się ustalić. Wszystko miało zacząć się od tego, że kilku mężczyzn spotkali się w smażalni u Józka w miejscowości Łask, nieopodal Choszczna. U Józka przeważnie spotykało się wiele osób. Klienci przejeżdżali także z pobliskich miejscowości, więc nie było tak, że każdego się znało. Ale 5 mężczyzn, Zbigniew, Robert, Janusz, Sylwester i Rafał, mieli być kolegami. Spotkali się tam, aby napić się alkoholu i dobrze bawili się przez dłuższy czas. W pewnym momencie, kiedy już wszyscy byli pod mocnym wpływem alkoholu, w barze pojawił się pewien mężczyzna. Okazało się, że był to znajomy Roberta. Jego kompanii nie mieli pojęcia, kim on był. Robert natomiast dał znać swoim kolegom, że ma z nim pewien problem, ponieważ stracił przez niego wiele pieniędzy. O jakie pieniądze chodziło i o jaki konflikt, tego już im nie wyjaśnił. Początkowo koledzy ignorowali obecność tamtego mężczyzny, ale ponieważ dalej pili alkohol, to w pewnym momencie atmosfera się zmieniła. Robert uznał, że nie może siedzieć w jednym barze z tajemniczym mężczyzną i kazał mu opuścić to miejsce. Kiedy tamten wyszedł, pomiędzy mężczyznami doszło do bójki. Po czym Robert umieścił mężczyznę w aucie należącym do Zbigniewa. Był to samochód marki Tarpan, produkowany przez fabrykę samochodów rolniczych Polmo. I tu taka dygresja, jeżeli chodzi o tę fabrykę, to ona była zlokalizowana w Antoninku, części miasta Poznania, obecnie dzielnica Nowe Miasto, i istniała do stycznia 1996 roku. Sprawdziłam też, jaki był to samochód i był to produkowany w Polsce pick-up dostawczy, którego produkcja zakończyła się w 1995 roku. Zatem w 2002 roku, po 7 latach od zakończenia produkcji, po polskich ulicach mogło jeszcze jeździć trochę takich aut. Ale mimo to wydaje się, że wóz nawet na tamten czas był całkiem charakterystyczny. Jeśli zainteresowało Was to, jak wyglądał ten samochód, to polecam poszukać tej marki w wyszukiwarce Google. Myślę, że jest szansa, że skojarzycie taki typ pojazdów. Wróćmy jednak do historii. Wszyscy mężczyźni napastnicy i porwany przez nich, pobity nieznajomy, wsiedli do samochodu i pojechali nad jezioro Osiek. Miejsce to znajdowało się niedaleko miejscowości Ługi i wybrali je, aby rozpalić tam ognisko. Co wydaje się być kluczowe dla późniejszego śledztwa, zostało podkreślone, że rozpalili je pod brzozą. I właśnie ta brzoza jest tym ważnym szczegółem. To tam też Robert miał powiedzieć do Zbigniewa takie zdanie: wiesz, co masz zrobić. I to właśnie po nim, jak Zbigniew opisał w mailu do policji, pobił zakładnika jeszcze raz, po czym usiadł na nim, poderżnął mu gardło i odciął głowę.
a następnie wypatroszył mężczyznę i odciął 5 kawałków ciała. Dlaczego 5? Bo po jednym dla każdego z napastników. Koledzy Zbigniewa wyjęli z jego samochodu drewniane kijki, a następnie nabili na nie rozdane przez mężczyznę części ciała, po czym upiekli je na ognisku tak, jak piecze się kiełbaski, i zjedli. Resztę zwłok Robert miał zawinąć folię wraz z obciążającym je kamieniem, a następnie ze Zbigniewem wypłynął na jezioro jego pontonem, który miał akurat w samochodzie, aby tam wyrzucić pakunek, licząc, że spadnie na dno i nikt nigdy się nie dowie o tym, co zrobili. Zostało im jeszcze trochę mięsa, dlatego Robert rozdzielił je pomiędzy kolegów i wszyscy wrócili do domów. Zabrali też ze sobą rzeczy mężczyzny, które mogłyby naprowadzić kogoś na trop tej zbrodni. Wśród tych rzeczy było na przykład ubranie mężczyzny, w tym jego czapka. Zbigniew w mailu opisał też, że Rafał, czyli jeden ze sprawców, zaniósł swój kawałek mięsa w czapce swojemu współlokatorowi i powiedział mu, że to mięso z królika. Stanisław, czyli współlokator Rafała, stwierdził jednak po spróbowaniu, że nie może ono pochodzić od królika. Mężczyzna niejednokrotnie jadł takie mięso, a nawet sam hodował króliki i uznał, że smakują zupełnie inaczej. O tym, skąd to mięso rzeczywiście pochodziło, Stanisław miał dowiedzieć się dopiero kilka miesięcy później od Janusza, także uczestnika feralnego ogniska nad jeziorem. Jednak czy tak faktycznie było, Stanisław już nie zdążył potwierdzić. Dlatego, że zanim doszło do procesu, to mężczyzna zmarł. Opis tych zdarzeń brzmiał makabrycznie, ale na te wszystkie opisane przez Zbigniewa rewelacje brakowało jakichkolwiek dowodów. Mimo to policja potraktowała tę wiadomość bardzo poważnie i postanowiła zbadać sprawę. Na podstawie jakich przesłanek wszczęto śledztwo i co skłoniło śledczych do podjęcia wątku, mimo że to wszystko brzmiało jak przerażający żart? Tego policja nie zdradziła. Jednak już na samym początku śledztwa pojawiła się bardzo zaskakująca informacja. Okazało się, że rzekomy autor maila, czyli Zbigniew, nie żyje. Mężczyzna zmarł w styczniu 2017 roku, czyli pół roku przed tym, jak wiadomość została wysłana. Kto zatem przysłał tego maila i co miał na celu? Czy można było traktować poważnie tę wiadomość? Śledczy dowiedzieli się, że Zbigniew w swojej wiosce był nazywany prorokiem. Taki pseudonim miał ze względu na to, że często zdarzało mu się stawiać kolegom alkohol, a potem podczas jego spożywania opowiadać różne nieprawdopodobne historie. Jedną z nich miała być właśnie ta o upieczeniu i zjedzeniu ciała mężczyzny przed laty. Nie udało się nigdy ustalić, kto był autorem tej niepokojącej wiadomości skierowanej do komendy policji. Jednak podejrzewa się, że mógł to być ktoś z odbiorców opowieści Zbigniewa. Ktoś, kto odważył się zgłosić sprawę na policję, ale dopiero po śmierci proroka. Sprawa ta trafiła do Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. A z artykułu na Onecie możemy się dowiedzieć, że komenda nadała tej sprawie kryptonim Lecter, który chyba dosyć jednoznacznie się wszystkim kojarzy ze słynnym filmem Milczenie owiec. Co udało się ustalić o tych pozostałych 4 żyjących mężczyznach? Robert, który miał dowodzić całą zbrodnią, był ojcem 4 dzieci. Miał pseudonim Student i urodził się w 1976 roku. Posiadał podstawowe wykształcenie, a z zawodu był spawaczem. Rafał nie miał dzieci. Urodził się w 1979 roku i miał pseudonim Wnuczek. Miał wykształcenie podstawowe i utrzymywał się z renty socjalnej. Janusz również nie miał dzieci.
urodził się w 1970 roku i miał pseudonim Bambus. Ukończył zawodówkę, po której był tokarzem. Żył z prac dorywczych. Sylwester był ojcem dwojga dzieci. Urodził się w 1961 roku. Ukończył zawodówkę, po której miał tytuł ślusarza mechanika. Pracował jako spawacz. Skupmy się teraz na różnych tropach, które podejmowała policja i wnioskach, do jakich dochodzili śledczy po sprawdzeniu różnych wskazówek. Było ich całkiem sporo i można mieć co do nich mieszane odczucia. Jednak ich ocenę pozostawiam już Wam. Jedne zupełnie nie pasowały do tej zbrodni, a inne dopasowywały się do siebie w dosyć nieprawdopodobny sposób, świadcząc o tym, że analizowana sytuacja rzeczywiście mogła mieć miejsce. Zacznijmy od tych, które wyjaśniły się na korzyść podejrzewanych mężczyzn, a przynajmniej w żaden sposób nie potwierdziły ich winy. Do sprawy wkroczyło także Archiwum X, w ramach którego aktywnie działał głównie jeden policjant, mający za sobą 40 lat doświadczenia w sekcji kryminalnej. To właśnie on przy pomocy innych policjantów poprowadził to żmudne, trwające 2,5 roku śledztwo, mające na celu badanie wielu różnych tropów pokoleni i wykluczanie ich, bądź potwierdzanie. To, co warto zaznaczyć i co podkreślał ten policjant, to to, że nie było to śledztwo z wykorzystaniem nowoczesnych metod, które pozwalają szybko i skutecznie doprowadzić do rozwiązania sprawy. W tak zwanej sprawie kanibali z Choszczna śledczy musieli skorzystać ze starych sposobów i mozolnie przebrnąć przez każdy wątek, aby znaleźć jakieś punkty zaczepienia. Rozpoczęto od przeszukania domu Roberta, czyli jednego z dwóch głównych sprawców zbrodni. Gdy po 15 latach policjanci zjawili się w jego domu i wyjawili powód swojej wizyty, był zaszokowany. W tamtym momencie mężczyzna miał już żonę i czwórkę dzieci. Był pracownikiem szczecińskiej stoczni, a w swojej wsi nie miał żadnych wrogów. Wręcz przeciwnie, ludzie darzyli go sympatią, był szanowany. Jak się też okazało, nigdy nie był karany. Policja zbadała także otoczenie mężczyzny. Szukano osób, z którymi mógł być w jakikolwiek sposób skonfliktowany, między innymi na przykład w swoim miejscu pracy, w rodzinie, wśród znajomych itd. Analizowano także, czy sprawa darowizny domu rodzinnego mogła sprawić, że Robert miał jakiś zatarg ze swoją rodziną. Nic to jednak nie dało. Ponownie rysował się obraz, w którym Robert miał dobrą reputację wśród bliskich i znajomych. Nikt nie wiedział o żadnych jego konfliktach. Wykluczono nieporozumienia w sprawach finansowych i tak naprawdę nie było żadnego punktu zaczepienia. Śledczy skierowali się także z prośbą do mieszkańców, którą umieścili w komunikacie z czerwca 2017 roku, szukając świadków pobicia sprzed 15 lat w barze u Juska. Liczono, że w ten sposób uda się natrafić na jakąś osobę, być może osoby, które cokolwiek pamiętają i w ten sposób sprawią, że śledztwo ruszy dalej. Bo przypominam, że wciąż kluczowe było to, że nie było w zasadzie wiadomo, kto miał być ofiarą. Więc policjanci liczyli, że może któryś z mieszkańców będzie to wiedział. Ale i ten plan zawiódł. Żadne istotne informacje się nie pojawiły. Kolejną kwestią, nad którą skupili się policjanci, był samochód Zbigniewa, czyli wspomniany już wcześniej tarpan. Śledczym udało się dojść do informacji, że faktycznie Zbigniew miał kiedyś takie auto, ale to auto się zepsuło i zostało zezłomowane. Nie była więc to dobra wiadomość, bo kolejny ważny dowód w tej sprawie tak naprawdę zniknął. A potwierdzić to miały dwie osoby. Jeden ze świadków i Robert, który twierdził, że
Auto było zezłomowane nawet kilka lat przed wspomnianą zbrodnią, czyli przed 2002 rokiem. Co by podważało treść maila, który otrzymali policjanci. Robert twierdził, że gdy zatrudniał się do pracy w stoczni, a było to w 1998 roku, to Zbigniew już tego samochodu nie posiadał. Problem polegał na tym, że nie było jak zweryfikować, czy tak naprawdę było. Mężczyźni, którzy w tej okolicy zajmowali się skupem złomu, mówili, że nigdy nie kupili na złom samochodu marki Tarpan. Także przeszukania złomowisk nie dały żadnego rezultatu, więc ten dowód w sprawie musiał zostać odrzucony. Następnym ważnym tropem, na który śledczych naprowadził nadawca maila, był ponton, którym teoretycznie Zbigniew i Robert wypłynęli na jezioro, żeby wyrzucić do wody pozostałe części zwłok. I mimo, że minęło 15 lat, ku zaskoczeniu śledczych udało się odnaleźć zielony ponton należący do Zbigniewa, a na nim ślady, które przypominały krew. Oczywiście ponton został oddany do analizy i tu pojawiła się dla funkcjonariuszy dosyć nieprzyjemna wiadomość, bo ekspert orzekł, że jest to ponton, który został maksymalnie wyprodukowany w 2011 roku. Później do śledczych dotarła informacja, że prawdopodobnie poprzedni ponton Zbigniew sprzedał, więc ten trop okazał się bezużyteczny. Skoro nie ponton, to teraz policjanci liczyli, że może jezioro dostarczy ważnych informacji. Jeśli osoba, która wysłała maila z opisem zbrodni, mówiła prawdę, to w jeziorze powinny znajdować się szczątki zamordowanego mężczyzny. Trzeba było więc to sprawdzić. Tylko że problemem okazała się głęboka warstwa mułu, która zdecydowanie utrudniała poszukiwania. Dlatego nigdy ta kwestia nie została w 100% wyjaśniona. Mimo że poszukiwania przeprowadzano za pomocą sonaru, byli specjalnie przygotowani płetwonurkowie, wykorzystano urządzenia hydrograficzne czy kamery akustyczne, to jednak te wszystkie działania nie przyniosły żadnych efektów. Ale pojawiła się za to inna interesująca informacja. Okazało się, że 17 marca 2017 roku w Strzelcach Krajeńskich, w rejonie Jeziora Górnego, jeden z mieszkańców przy brzegu jeziora natrafił na ludzką czaszkę. Choć z pozoru wydawało się, że te sprawy są niezwiązane, to jednak śledczy postanowili zweryfikować, czy na pewno. Na podstawie badań ustalono, że czaszka należała do mężczyzny w wieku między 45 a 55 lat. Do jego śmierci musiało dojść kilka albo kilkanaście lat wcześniej. Choć i w tej kwestii pojawiły się pewne wątpliwości, bo inny ekspert sugerował, że czaszka mogła także należeć do kobiety albo drobnego mężczyzny, więc była tu pewna niezgodność. W międzyczasie przeszukano także mieszkania innych podejrzewanych mężczyzn, w tym Rafała. Tam też zabezpieczono czapki, które wydawały się mieć znaczenie dla tego śledztwa. I wykorzystując właśnie te czapki, postanowiono porównać DNA, które znaleziono na tej wyłowionej czaszce, z DNA, które zabezpieczono na czapkach. Nie udało się jednak w ten sposób do niczego dojść. Poza DNA Rafała i jego współlokatora Stanisława znaleziono jedynie DNA trzeciego mężczyzny. Jednak po zweryfikowaniu jego tożsamości okazało się, że nie widniał on nawet jako osoba zaginiona. I też to, co należy podkreślić, to to, że to miejsce, gdzie znaleziono tę czaszkę, nie odpowiadało prawdopodobnemu miejsca zbrodni ze sprawy kanibalizm podchoszczny. Ponieważ te wszystkie tropy do niczego nie doprowadziły, to policjanci postanowili wrócić do kwestii ustalenia tożsamości ofiary. Sprawdzono więc, czy w okolicach Choszczna, Ługów i Łaska, którym miało dojść do porwania ofiary, doszło do jakiegoś zaginięcia. Obiecujący wydał się zwłaszcza jeden trop,
Okazało się bowiem, że w 2002 roku z domu w Rzeczku, czyli 25 km od Łaska, wyszedł mężczyzna o imieniu Tadeusz. A do domu już nigdy nie powrócił. Dlatego pojawiła się szansa, że być może to on jest tym tajemniczym mężczyzną, porwanym przed laty w okolicach Choszczna. Łącznie śledczy w tym czasie sprawdzili ponad 500 spraw zaginionych osób z Polski oraz przygranicznych rejonów Niemiec i Czech. I z tych właśnie 500 spraw pasowała tylko ta jedna. Następnie przeprowadzono rozmowy z jego braćmi i pobrano od nich materiał genetyczny, żeby zbadać jego zbieżność z materiałem znalezionym na czapkach, które, jak już wcześniej wspomniałam, zabrano z domu Rafała i jego współlokatora Stanisława. Choć śledczy tym razem mieli ogromne nadzieje, że w końcu ta sprawa ruszy dalej, to i tym razem nie potwierdzono zgodności tych materiałów. Wręcz wykluczono, że porwanym mężczyzną mógł być Tadeusz. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo przy okazji wyszło na jaw, co stało się z Tadeuszem. Okazało się, że pochowano go w maju 2002 roku w Słupsku jako osobę niezidentyfikowaną. Na poczet tej sprawy doszło do ekshumacji, a po sprawdzeniu materiału genetycznego wykluczono ponownie, że Tadeusz mógł być ofiarą tych 5 mężczyzn. Jak na sprawę, w której nie było żadnych dowodów poza tajemniczym mailem z opisem zbrodni, trzeba przyznać, że policjanci podjęli bardzo dużo wątków. Do tej pory wszystkie jednak były chybione. Bo podsumujmy, nie udało się znaleźć pontonu, samochodu, nic nie dało przeszukanie domu Roberta, przesłuchanie świadków, a nawet nie znaleziono narzędzia zbrodni, czyli noża, którym Zbigniew m.in. miał odciąć głowę ofierze. Ale oczywiście te wszystkie porzucone wątki nie wykluczały jednak, że do tego potwornego morderstwa doszło. Bardziej nie potwierdzały wersji zdarzeń opisanej wiadomości przesłanej do komendy. Jak już wcześniej wspomniałam, pojawiły się w tej sprawie wyroki, a to oznacza, że jednak nie zapadły one bez powodu. Istniało kilka ważnych przesłanek, które śledcze i sąd zinterpretowali tak, że do tej dziwnej, niepokojącej, a wręcz obrzydliwej zbrodni naprawdę doszło. Więc teraz opowiem wam o tych przesłankach, które wskazywały na winę tych mężczyzn i do których udało się dotrzeć policjantom. Jednym z pierwszych działań funkcjonariuszy było to, że zainstalowano podsłuchy w telefonach oraz zainstalowano podsłuch w domu Rafała. I to, co jest kluczowe, jeżeli chodzi jeszcze o osobę Rafała, to to, że w artykułach jest podkreślane to, że był to upośledzony umysłowo mężczyzna, a do tego alkoholik. On również podczas spożywania alkoholu miał swoim kompanom opowiadać o masakrze, której rzekomo był świadkiem przed laty. A później miał ją również potwierdzić podczas przesłuchania. Zanim jednak do tego przesłuchania dojdziemy, skupmy się na podsłuchach. To właśnie na ich podstawie śledcze zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak. Skupmy się na 2 fragmentach, które zainteresowały śledczych. Pierwszym z nich jest fragment rozmowy, która została przeprowadzona między Rafałem a Robertem. Robert miał instruować Rafała, że gdyby policja pytała go o cokolwiek w tej sprawie, to miał mówić, że nigdzie nie byli. Podkreślił w tej rozmowie, że ktoś wysłał maila do policji od Zbyszka, który oczywiście wtedy już nie żył i o czym mężczyźni wiedzieli. I z czego później w tej rozmowie żartowali, że chyba z zagrobu wysłał tę wiadomość. W każdym razie jeszcze raz podkreślił, żeby nic nie powiedział, że nie byli na żadnej przejażdżce. Drugi fragment został zarejestrowany w domu Rafała,
I tam się pojawia opis naprawdę brutalny zbrodni. O tym właśnie, jak tryskała krew, jak była odcinana głowa i inne szczegóły tej zbrodni. Rozmówca Rafała uznał, że on żartuje. Natomiast ten kontynuował, mówił, że płakał jak dziecko. Wspominał o ognisku i że nie chciał zjeść fragmentu tego człowieka. Po tym wszystkim osoba Rafała bardzo zainteresowała śledczych. Okazało się, że poza prorokiem, czyli Zbigniewem, który po alkoholu opowiadał we wsi niestworzone historie o zjedzeniu mężczyzny nad jeziorem, bardzo podobne historie opowiadał także nie kto inny jak Rafał. Przypomnę, że on również w mailu został wymieniony jako jeden ze sprawców tej zbrodni, więc był to dosyć zaskakujący zbieg okoliczności. Taki obrót spraw dał jednak prokuraturze możliwość posklejania obu tych opowieści w całość i przygotowania aktu oskarżenia. To, co warto podkreślić, to to, że śledczy analizowali cztery miejscowości. Jedna to była ta, w której prawdopodobnie doszło do makabrycznej zbrodni. Druga to ta, gdzie był ten bar u Józka i spotkano tę ofiarę, czyli tego tajemniczego mężczyznę, którego tożsamości nie ustalono. A dwie kolejne to miejscowości zamieszkania tych podejrzewanych mężczyzn. I idąc dalej, chodzi o to, że w najmniejszej z nich mieszkało nie więcej niż 20 osób, a w największej 300. A zatem raczej myślę, że możemy powiedzieć, że były to niewielkie miejscowości i że raczej większość mieszkańców się tutaj kojarzyła. Do tego ten bar u Józka był takim miejscem, gdzie przebywało wielu okolicznych mieszkańców, więc też choćby z widzenia się ludzie mogli kojarzyć. Właściciel tego baru już nie żyje, więc nie mógł pomóc śledczym. Ale wciąż jednak było zastanawiające to, że naprawdę nikt nie miał pomysłu na to, kim mogła być ta ofiara. Wróćmy teraz do przeszukania, które przeprowadzono w domu Roberta. Co prawda, w jego domu policjanci nie znaleźli niczego niepokojącego. Jednak te założone podsłuchy i rozmowy, jakim przesłuchiwali się śledcze, sprawili, że zaczęli mieć pewne podejrzenia. Postanowili więc zweryfikować, o co chodziło. O jakiej przejażdżce wspominał mężczyzna. Przesłuchano więc Roberta, a ten wytłumaczył, że tym, co chcieli ukryć przed policją, nie było morderstwo, a dachowanie samochodu, którym jechał z Januszem, również podejrzanym w tej zbrodni, oraz był jeszcze z nimi jeden mężczyzna o imieniu Mirosław. Robert wyjaśnił, że chcieli zataić ten incydent, ponieważ gdy doszło do tego wypadku, to kierujący autem, czyli Janusz, nie miał prawa jazdy. I rzeczywiście, policjantom udało się potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. Ale to, co ich zastanowiło, to to, że nikt wtedy nie ucierpiał. Dlaczego więc mężczyznom miałoby tak bardzo zależeć na utajeniu tego wypadku? Czy to była sprawa aż takiej rangi, by podejrzani kontaktowali się ze sobą, ustalali wspólne wersje zdarzeń i zapewniali się wzajemnie, że najlepiej będzie milczeć? To zupełnie się nie kleiło, a dla śledczych z Archiwum X stanowiło pierwszą wyraźną czerwoną flagę. Jako poszlakę wskazującą na winę mężczyzn przyjęto też zeznania współlokatora Rafała, czyli Stanisława. Był to ten mężczyzna, któremu Rafał zaproponował pewnego dnia w 2002 roku mięso z królika. Do tego miał się też w końcu znaleźć świadek, który widział bójkę przed barem u Józka, do której doszło między ofiarą a Robertem i Zbigniewem. Najważniejsze miało się dopiero wydarzyć. 15 października 2017 roku
Niemal jednocześnie zatrzymano wszystkich podejrzanych, łapiąc ich w domu, na polnej drodze czy pod sklepem. A zatem zatrzymano 4 mężczyzn: Roberta, Rafała, Sylwestra i Janusza. Na archiwalnej stronie prokuratury krajowej możemy przeczytać, że mężczyźni po pobiciu i pozbawieniu wolności ze szczególnym udręczeniem na okres trwający nie dłużej niż 7 dni dokonali zabójstwa mężczyzny ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Prokurator podkreślił, że mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu, pobili i uwięzili mężczyznę, dokonali dekapitacji, potraktowali ofiarę ze szczególnym okrucieństwem, a potem zwłoki rozczłonkowali i częściowo zjedli. Robert, Sylwester i Janusz zdecydowanie zaprzeczyli udziału w zbrodni. Twierdzili, że z tamtego dnia pamiętają jedynie to, że pili alkohol i mają przebłyski z tego, że rzeczywiście może było jakieś ognisko, bójka z nieznajomym i przejażdżka samochodem, ale nic więcej. Śledczych zaskoczył natomiast Rafał, który jako jedyny przyznał się od razu do winy i opowiedział, co się wydarzyło. Twierdził też, że płakał, krzyczał i absolutnie nie chciał jeść ludzkiego mięsa, ale został do tego zmuszony groźbą przez Zbigniewa. Ten miał mu powiedzieć, że w przeciwnym wypadku także skończył pieczony na ruszcie. I tutaj warto podkreślić, że zjedzenie ludzkiego ciała miało przypieczętować pakt milczenia pomiędzy mężczyznami. Nie chodziło o jakieś ich preferencje, chęć doświadczenia czegoś nowego. Miało to być bardziej takie psychologiczne zagranie, aby żaden z nich się nie wyłamał. Rafał twierdził, że w 2002 roku we wsi Kołki spotkał ekipę Roberta. Miał być z nim również Zbigniew, Janusz i jakiś mężczyzna z Zielonej Góry. Pojechał z nimi do wsi Łasko, do jednego z lokali, gdzie potem pili alkohol. Rafał twierdził, że potem pojawił się tam jeszcze inny mężczyzna, około 30 lub 40-letni. I między tym mężczyzną a Robertem wywiązała się bójka. Poza tym jego zeznania nie wniosły do sprawy zbyt wielu szczegółów. On także nie wskazał ani personaliów zamordowanego mężczyzny, ani miejsca porzucenia jego zwłok. W artykule na Onecie możemy przeczytać, że biegli z dziedziny psychiatrii orzekli, że Rafał wskazuje upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego. Do tego jest silnie uzależniony od alkoholu i ma zaburzenia pamięci. Mimo tego, jego zeznania zostały uznane za wiarygodne. Bo biegli stwierdzili, że pomimo zaników pamięci, mężczyzna nie wypełnia luk fałszywymi wspomnieniami. Specjaliści wykluczyli także, że mężczyzna miałby skłonności do konfabulacji. Niemniej jednak jest to dość kontrowersyjny wątek, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę brak takich mocnych dowodów, wychodzi na to, że głównym dowodem przeciwko oskarżonym są zeznania Rafała, który ma zaburzenia pamięci, problemy z alkoholem i upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego. Do tego pojawiały się też głosy, że ogólnie z nim było się dosyć ciężko porozumieć, dlatego że Rafał przeważnie był pod wpływem alkoholu. A gdy już trzeźwiał, to zachowywał się bardzo agresywnie, przeklinał i nie był za bardzo skory do rozmowy. Czy zatem jego zeznania można było traktować poważnie? Według prokuratury i śledczych tak. Wynikało to z tego, że w jego zeznaniach pojawiały się pewne słowa klucze, na które niemal od razu zwrócono uwagę, bo były naprawdę zbieżne z tym, co zostało opisane w mailu, który przyszedł do komendy. O jakie słowa chodziło?
Na przykład obrozę, którą wcześniej podkreślałam. Przejażdżkę samochodem. Wielki jak przedramię nóż. Czapka ofiary. I w zasadzie to wystarczyło. Policjanci uznali, że gdyby ta historia była zmyślona, to sprawcy, zarówno Rafał, jak i wcześniej Zbigniew, w swoich opowieściach zmienialiby nieświadomie pewne szczegóły. Przekręcali fakty czy koloryzowali. A tymczasem ich opowieści były niemal identyczne. A na dodatek nie ulegały zmianom przez lata. I to niezależnie od tego, czy opowiadali je na trzeźwo, czy pod wpływem alkoholu. I to właśnie było podstawą do tego, aby śledczy doszli do wniosku, że ta przerażająca sytuacja musiała wydarzyć się naprawdę. I to dlatego odcisnęła tak głębokie piętno na sprawcach. Tak głębokie, że później wspominali ją przez lata i nie pomijali żadnych szczegółów. Do tego według biegłych były to osoby raczej o niskim ilorazie inteligencji, które jeszcze do tego lubiły alkohol, więc raczej nie byłyby skłonne do tworzenia tak nieprawdopodobnej historii, jedynie na podstawie bujnej wyobraźni. Ze względu na to, że Robert został uznany jako osoba, która kierowała tą zbrodnię, to mężczyzna został umieszczony w areszcie. Pozostali podejrzani, czyli Sylwester, Rafał i Janusz, mieli odpowiadać z wolnej stopy. Proces w ich sprawie rozpoczął się 22 lutego 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, czyli niecałe 2 lata temu. Zarzuty postawiono 4 mężczyznom. Do tego czasu Robert spędził już w areszcie niemal 4 lata. Mężczyźni zostali oskarżeni o pobicie i uwięzienie nieznanego mężczyzny. Następnie odcięcie mu głowy ze szczególnym okrucieństwem i częściowe zjedzenie jego zwłok, czyli akt kanibalizmu. A dokładniej według polskiego prawa zbezczeszczenia zwłok. Na pierwszej rozprawie żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Robert na sali rozpraw odmówił składania wyjaśnień. Z kolei z tych, które złożył wcześniej, wynikało, że prawie nie miał kontaktu z pozostałymi współoskarżonymi. A opowieść Rafała jest według niego całkowicie wyssana z palca. Podczas rozprawy mężczyzna był raczej spokojny. Trudno było u niego zauważyć jakiekolwiek emocje. Sylwester także stwierdził, że nic nie wie o opisywanym przez Rafała zdarzeniu. A nawet wyparł się samej znajomości z mężczyzną, a także z nieżyjącym już Zbigniewem. Potwierdził tylko, że zna się z Robertem i z Januszem, który jest jego szwagrem. Co ciekawe, żadnych wyjaśnień nie złożył też sam Rafał, na którego zeznaniach został oparty prawie cały akt oskarżenia. Powiedział tylko, że jest niewinny. Mężczyzna ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył swoim poprzednim zeznaniom. I w jego kwestii jest jeszcze ważne to, żeby podkreślić, że jego obrońca, jako jedyny z obrońców tych mężczyzn, którzy zostali oskarżeni, nie próbował w całości obalić aktu oskarżenia. Niczego nie potwierdził, niczemu nie zaprzeczył, jedynie odmówił odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Z kolei Janusz nie stawił się na rozprawie w ogóle. Powodu jego nieobecności nie znał nawet jego obrońca. Na kolejnej rozprawie, która odbyła się tydzień później, przesłuchano kolejnych świadków. Przeważnie byli to mężczyźni, którzy w tych czy innych okolicznościach usłyszeli o zbrodni od Rafała. Jednym z nich był 70-letni emeryt z Golczy, Franciszek, sąsiad Rafała. Mężczyzna mówił, że początkowo nie wierzył w historie opowiadane przez znajomego. Zresztą nic w tym dziwnego. Jego dokładne słowa przytacza Gazeta Wyborcza. Ja przedstawię wam najważniejsze wnioski.
Franciszek znał Rafała od dziecka. Ten był nazywany wnuczkiem i często razem pili wódkę. Przeważnie po tym, jak się napili, Rafał opowiadał o zabójstwie, płacząc przy tym i wspominając, że mężczyźni kazali mu jeść ludzkie mięso, co było dla niego wielką traumą. Ale co ważne, zdarzyło mu się także wspomnieć tę historię na trzeźwo. Wtedy sąsiad miał już dość i poprosił o nieopowiadanie tej historii ponownie. I stało się coś zaskakującego. Rafał się rozpłakał, padł na kolana i powiedział, że nie jest mu łatwo z tym żyć. O tym, że to może być jednak prawda, Franciszek pomyślał dopiero po tym, jak był świadkiem konfrontacji pomiędzy Rafałem a nieżyjącym już Zbigniewem pod sklepem w Kołkach. Mianowicie, Rafał kazał Zbigniewowi się zamknąć i zagroził, że zaraz mu przypomni o wydarzeniach z nad jeziora w Ługach. Ważnym świadkiem tych rozmów był również Stanisław, czyli wspomniany współlokator Rafała. Ale jak wspomniałam, w 2021 roku mężczyzna już nie żył. Nie mógł więc potwierdzić opowieści sąsiada przed sądem. Na sali sądowej pojawili się także inni znajomi Rafała, którzy wspominali o tym, że ich kolega również opowiadał im o tej zbrodni. Przekazywali dosyć zbieżne historie o tym, że ponoć pod barem doszło do szarpaniny. Było ognisko i upieczenie ciała. W opowieściach pojawiał się też ponton, odcięcie ofierze głowy, bójka i groźby w kierunku Rafała. Mężczyzna miał podkreślać, że jeśli nie wykona tego, o co prosili go koledzy, to jemu również stanie się krzywda. O nieco innej wersji zdarzeń słyszał tylko jeden świadek, Andrzej, któremu Rafał miał opowiadać, że mięso po upieczeniu okazało się zbyt twarde do zjedzenia. Miał też śmiać się, że wędził ludzkie mięso i twierdził, że zamordowany mężczyzna był rybakiem. Pozostałe elementy tej opowieści były jednak takie jak zwykle. Ognisko, tarpan, długi nóż i ponton. Ale takim najważniejszym punktem drugiej rozprawy były zeznania Janusza, który tym razem dla odmiany się pojawił w sądzie. Nie wyglądał za to, jakby był w dobrej formie, a raczej na takiego zniszczonego człowieka. Miał długą, zmierzwioną brodę i wąsy. A zeznań świadków słuchał w skupieniu. Kiedy jednak sam składał swoje wyjaśnienia, Robert kilkukrotnie wychylił się z ławy oskarżonych, żeby bezgłośnie przekazać mężczyźnie jakąś wiadomość. Za to zachowanie został upomniany i sędzia ostrzegł go, że zaingerowanie w zeznania innej osoby będzie musiał go za chwilę wyprosić z sali rozpraw. Co chciał przekazać mężczyźnie Robert? Czy w takim razie na pewno jako jedyny znał personalia zabitego mężczyznę? A może chciał w pewien sposób ostrzec Janusza, żeby ten nie mówił zbyt wiele? Mężczyzna składający wyjaśnienia do winy się nie przyznał, ale pamiętał bójkę swojego szwagra Sylwestra ze Zbigniewem. Pamiętał też, jak krzyczał do Zbigniewa, żeby zostawił porwanego mężczyznę w spokoju. Nie pamiętał natomiast zabójstwa i kanibalizmu. Twierdził, że był tamtego wieczoru bardzo pijany. Upojeniem alkoholowym zasłaniał się również na sali sądowej, twierdząc, że wyjaśnienia złożył nie będąc trzeźwym i ich nie pamięta. Potem je potwierdził, a potem znowu powrócił do wersji, że jednak nie pamięta, bo był pijany. Mężczyzna wydawał się być zagubiony, zwłaszcza gdy w jego obecności odczytano na sali sądowej protokoły z jego zeznań. Nie ulega wątpliwości, że to sprawa bez precedensu. To nie jest zwykły proces poszlakowy, w którym znana jest ofiara, ale nieznane jest miejsce ukrycia jej ciała i dokładny przebieg zdarzeń. W tym wypadku nieznany jest zarówno przebieg zdarzeń, jak i tożsamość ofiary.
a akt oskarżenia został skonstruowany na podstawie wątpliwych zeznań jednego ze sprawców, zeznań kilku świadków oraz podsłuchanych rozmów. Sędzia prowadzący tę rozprawę określił proces jako niezwykle trudny, nietypowy i skomplikowany. Podkreślił, że w jego opinii wszystkie dowody zostały w tej sprawie zgromadzone. Brakuje jedynie jednej ważnej informacji, czyli personaliów ofiary. Sędzia zaznaczył także, że akt kanibalizmu, który nastąpił po zabójstwie, miał na celu przede wszystkim przymuszenie wszystkich obecnych przy morderstwie do milczenia, co zresztą częściowo się udało. Obrońca jednego z oskarżonych także podkreślił, że jest to osobliwy proces. Nie wiadomo kiedy i kogo zamordowano. Podobno też częściowo spożyto, ale i na to nie ma dowodów. Mecenas mówił, że takiego procesu jeszcze nie widział. I że gdyby ktoś mu opowiedział o takiej sprawie, to pomyślałby, że to żart. Po kilku rozprawach 27 września 2021 roku zapadł w końcu wyrok. Było to 25 lat pozbawienia wolności dla Roberta, który według sądu kierował tym okrutnym zabójstwem i wydał polecenie zabicia Zbigniewowi. I trzeba przyznać, że tak wysoki wyrok może szokować w sprawie, w której tak wiele rzeczy było niewiadomych. Zszokował również samego Roberta, który taką karą był zaskoczony, a jego obrończyni natychmiast zapowiedziała apelację. Według niej sąd także nie był pewien, jaki wyrok powinien zapaść i czy utrzyma się on w apelacji. I to właśnie z tego powodu nie zmieniono środka zapobiegawczego wobec mężczyzny. Robert bowiem po spędzeniu w areszcie kilku lat miał w końcu odpowiadać z wolnej stopy po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 tysięcy złotych. Warto jednak podkreślić, że prokuratura domagała się dla mężczyzny jeszcze wyższego wyroku, a dokładniej dożywocia oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. W przypadku Sylwestra domagała się dla niego 25 lat pozbawienia wolności, podobnie w przypadku Janusza, a o najłagodniejszy wyrok ubiegano się dla Rafała, bo jedynie, w cudzysłowie, o 14 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie wszyscy poza Robertem zostali uznani winnymi jedynie z bezczeszczenia zwłok i niepowiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Mężczyźni finalnie zostali wypuszczeni na wolność ze względu na przedawnienie się kary. Bo przypomnę, liczy się moment popełnienia czynu, nie moment na przykład wszczęcia śledztwa, czyli liczono ten termin od 2002 roku. W związku z tym, że część postępowania została umorzona w związku z przedawnieniem, to sąd też uchylił środki zapobiegawcze wobec Sylwestra, Rafała i Janusza i chodziło o dozór policji. Mimo że właśnie Robert otrzymał ten wyrok 25 lat pozbawienia wolności, to był to wyrok i dalej jest nieprawomocny, a zatem mężczyzna ostatecznie odpowiada z wolnej stopy i czeka na decyzję sądu apelacyjnego na wolności. Z artykułu Wirtualnej Polski z kwietnia 2022 roku możemy się natomiast dowiedzieć, że tuż przed ogłoszeniem wyroku Robert rozważał pozew za niesłuszny areszt. Skontaktował się również ze swoją obrończynią i zażądał zwrotu kosztów za nieskuteczną obronę. Do tego też miał jej grozić pozbawieniem życia. W związku z tym została powiadomiona prokuratura, a mężczyznę aresztowano na 4 miesiące. 4 marca skazano go nieprawomocnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności i otrzymał 5 lat zakazu zbliżenia się do kobiety. W listopadzie 2022 roku
a więc zaledwie 2 miesiące temu, w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie rozpoczął się kolejny proces w tej sprawie. 3 z 4 oskarżonych domaga się uniewinnienia. Prokuratura chce z kolei, żeby odpowiedzieli za zabójstwo człowieka. Jeśli chodzi o Roberta, to chciałby też cofnięcia sprawy do sądu pierwszej instancji, jeśli sąd odmówi uniewinnienia. Zarówno Robert, jak i Sylwester oraz Janusz wskazują na to, że Rafał to osoba niewiarygodna, dlatego nie powinno się bazować na jego zeznaniach przy tworzeniu aktu oskarżenia. Obrońcy Roberta na potwierdzenie tych słów domagają się włączenia do materiału dowodowego nagrania z programu telewizyjnego Państwo w Państwie, w którym wszystkie nieścisłości w tej sprawie są uwypuklone. Przyznam, że oglądając ten materiał, rzeczywiście można mocno zwątpić w winę tych mężczyzn. Zwłaszcza, że sam Robert robi w programie dość dobre wrażenie. Według obrońców mężczyzny, program potwierdza, że wcześniejsze zeznania Rafała są niewiarygodne. Jak jednak stwierdził obrońca Rafała, skoro jego klient skorzystał z prawa odmówienia składania zeznań przed sądem, to wykorzystywanie przeciwko niemu jego wcześniejszych słów byłoby odebraniem mu tego prawa. Dodatkowo mężczyzna przyznał, że przed nagraniem wypił sporo alkoholu, co zresztą robi codziennie. Jaki więc będzie efekt procesu apelacyjnego? Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno będę śledziła tę sprawę i jak tylko się dowiem, to w jakiś sposób przekażę Wam te informacje. To, co w tej sprawie jest jeszcze dosyć interesujące, to odczucia lokalnej społeczności, czyli mieszkańców Łaska czy rodzin sprawców. Przytoczę Wam kilka przykładów, które moim zdaniem dobrze oddają nastrój, jaki wokół tej sprawy panuje. A jest to przede wszystkim nastrój zwątpienia i niedowierzania. W tę sprawę nie wierzą mieszkańcy wszystkich miejscowości, które tę sprawę łączą, czyli Łaska, Ługów i Kołek. Mieszkańcy Łaska wspominają na przykład, że 2002 rok to były takie czasy, kiedy każda miejscowość miała taką swoją lokalną pijalnię. A bar u Józka był takim właśnie miejscem u nich. Wskazują, że w tamtym czasie nikt z ich okolic nie zaginął i dlatego wątpią, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Jedynie podają, że faktycznie czasami do tego baru przyjeżdżali też ludzie z innych miejscowości i czasami można było kogoś nie znać, co by mogło tłumaczyć, dlaczego nie ustalono tożsamości ofiary. Ale mimo wszystko wydaje się to podejrzane. W winę oskarżonych nie wierzą także ich sąsiedzi z Kołek. Dla nich to nieprawdopodobne, że mężczyźni mogliby zrobić coś takiego. Przecież wszyscy się tu razem wychowali. Nikomu nie mieści się to w głowie. Poza tym, spośród miejscowych to raczej nikt nie jeździ do Łaska, tylko w stronę Choszczna. Przez to nie pasują im te wskazane powiązania między oskarżonymi. Między innymi pojawiają się argumenty, że Janusz wcale nie kolegował się z Robertem. I że gdyby Robert był winny, to raczej wątpliwe, że wróciłby z pracy z Niemiec do rodzinnej miejscowości i założył rodzinę, bo też przez dłuższy czas mężczyzna pracował między innymi za granicą. I że pewnie w takiej sytuacji to wolałby właśnie zostać w Niemczech i trzymać się z daleka od osób, które mogłyby go w jakiś sposób pogrążyć i doprowadzić do tego, że musiałby iść do więzienia. W te zbrodnie nie wierzy także matka Zbigniewa, która ubolewa, że syn nie żyje już od kilku lat, a nadal nie dają ani jej, ani jemu spokoju. Kobieta opowiadała dziennikarzom, że jej syn był alkoholikiem i że lubił fantazjować na niestworzone tematy, więc i na temat tej zbrodni mógł coś tam opowiadać, coś co raczej było wymyślone. W końcu nie bez przyczyny nazywano go prorokiem.
Co ciekawe, kobieta twierdzi, że Zbigniew w 2002 roku nie jeździł już tarpanem, a czerwonym autem osobowym. Jej zdaniem syn był bardziej tchórzem niż agresorem. Bardzo często czytał też Biblię. Czytał, bo nie miał co robić. A później najczęściej szedł pod sklep, kupował alkohol, także swoim kolegom i razem pili. Z innych takich historii to też na przykład opowiadał, że widział UFO. Albo mówił, że jest apostołem Piotrem i że wybiera się do nieba. Dlatego też nikt za bardzo nie wierzył w te jego opowieści. Na wszystkich tych oskarżeniach, procesie i areszcie najbardziej ucierpiał jednak Robert, w chwili zatrzymania mąż i ojciec czworga dzieci. W wyniku tej sprawy odeszła od niego żona, a młodsze dzieci były wyśmiewane w szkole i nazywane dziećmi kanibala. W swoim czasie mężczyzna pracował w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, a jednak później wrócił do Polski. Nie spodziewał się jednak, że ten powrót będzie się wiązał z tym, że trafi do więzienia. Przez to życie jego i jego rodziny się zawaliło. Syn stracił dobrze płatną pracę, właśnie żona zostawiła. Jemu też to oczywiście bardzo utrudniło życie. Mimo to mężczyzna się nie poddaje i walczy o siebie. Rodzina nie wierzyła i nie wierzy w jego winę, ale po prostu to wszystko okazało się dla nich zbyt trudne do udźwignięcia. I nie trudno się temu dziwić. W winę taty nie wierzy też jedna z jego córek. Dorosła już Nicola. Wystąpiła ona nawet u boku taty w programie Państwo w Państwie, gdzie wytykała luki w śledztwie i przekonywała, że jej ojciec jest niewinny. Cała ta sprawa, kanibalizm podchoszczny, zrujnowała mu życie i reputację. Jej wypowiedzi możemy przeczytać też w artykule na Onecie, gdzie kobieta podkreśla, że uważa, że tacie zmarnowano życie. I prawda jest taka, że nawet jeżeli mężczyzna zostanie uniewinniony, to ta łatka kanibala pewnie zostanie już z nim na długo. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy macie jakieś założenia, jak w ogóle myślicie, jaki mógłby być wyrok sądu apelacyjnego w tej sprawie. Czy uważacie, że faktycznie doszło do tej zbrodni, czy jednak była to zmyślona historia? Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, łapki w górę i wasze wsparcie, a także udostępnienie odcinka w waszych mediach społecznościowych. Zapraszam was również do obserwowania mojego profilu na Instagramie Kryminalne i na Facebooku Kryminalne Historie. Dziękuję też wszystkim wspierającym mnie na YouTube oraz Patronajcie, a zwłaszcza patronom. Kindze, Łukaszowi, Przemysławowi, Magdzie, Adzie i Jakubowi. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.